Co sądzicie o dotychczasowych występach Snaxa w barwach G2? Dzisiaj oficjalnie zakończą się zmagania 20 sezonu ESL Pro League. Od godziny 17 będzie trwać finał BO5, gdzie to Eternal Fire podejmie ekipę NATO z Vincere. Jail i spółka wydają się być w tym przypadku faworytami, ale scena CSA, jak wiecie, potrafi zaskakiwać. Ogólnie Eternal Fire stało się pierwszą turecką drużyną, która dotarła do finału tak dużego wydarzenia. Jak stwierdził Major, czyli kapitan tego zespołu, jeśli zagramy na G2 lub Navi, myślę, że możemy to wygrać. Oczywiście będziemy outsiderami w tym meczu, ale tak jak powiedziałem, niczego się nie boję. Przechodzimy już jednak płynnie do tematu pierwszej części tego tytułu. Jak wiecie, wczoraj G2 grał z NATO z Vincere półfinał ESL Pro League, który ostatecznie padł łupem Navi 2-1. Słaby występ indywidualny ponownie zaliczył Snax, przy którym fani esportowego Counter-Strike'a nie zostawili suchej nitki. Profil StatsMeister przedstawił statystyki Janusza, dodając, że Polak nie miał ani jednego pozytywnego KD w tym turnieju. Jak napisał Psychological, który otrzymał sporą aprobatę ze strony społeczności, to dosłownie huks i tyle, że 100 razy gorszy. Duńczyk przynajmniej potrafił iglować. Przy tym polska szuflada porównała wyniki Snaxa i Huxiego z pierwszego ESL Pro League Janusza oraz ostatniego Duńczyka w barwach G2. Fakty w tym przypadku pod tym tweetem napisał Wojas. Ciężko tu trochę porównywać obu panów. Huxi miał Nexę, który również był botem, Snax ma Malpsa, kolejną gwiazdę. Trochę ciężko robić duże liczby, mając w teamie tyle firepowera. Do tego jeszcze jedna z osób dodała, że Huxi grał w G2 przez 2 lata, a Snax gra z nimi dopiero 2 miesiące. Aktywny w przypadku krytyki Snaxa był Polulp na Twitterze. Cytując: zabawne, że Snax okazał się nie być ani ulepszeniem w dowodzeniu, ani ulepszeniem firepowera w porównaniu z Huxim. Dodając jeszcze, że G2 z Huxim i Malpsem wygrałoby ESL Pro League, nie przegrywając ani jednej mapy. Przy tym ludzie nie tylko krytykują jego słabe liczby, ale przede wszystkim prowadzenie gry, które w jego przypadku jest najistotniejsze. W komentarzach społeczności idzie przeczytać m.in., że Snax koluje jak randomowy rosyjski gracz z Silvera, którego dostajesz w solo queue. Jeszcze gorszy rating mogliśmy u Janusza oglądać przy okazji ćwierćfinału z Liquid, od którego ta cała krytyka w zasadzie się rozpoczęła. Społeczność humorystycznie zrobiła nawet frag movie z jego fragami na Mirażu, gdzie skończył ze statystykami 2-15. Pasza broni swojego byłego teammate'a z drużyny, twierdząc, że plał Wilkam. Co sądzicie o całej tej krytyce w stronę Janusza? Czy jest ona słuszna? Dajcie znać, co sądzicie. Wracając jeszcze na momencik do meczu z NATO z Vincere, to nad G2 zdecydowanie wisi jakaś klątwa. Oni po prostu nie mogą ich pokonać, choćby nie wiem co. Strajk wygranych na ekipę G2 cały czas powiększa się w dorobku Navi. Przypominam, że cały czas trwają zapisy do turnieju Peaky Cup dla amatorów, więcej informacji na naszym Discordzie. Witajcie na CSGO Skins, czyli stronie ze skinami, która jest już na rynku od 2015 roku. Oczywiście standardowo możemy na niej otwierać skrzynki, bić się z innymi na Case Battle, a jeśli jakiś skin nam się nie spodoba, to łatwo możemy wymienić go w Exchangerze. Wypatrujcie również różnych eventów i nie zapomnijcie o darmowym Daily Case'ie. Metody płatności to przelewy, blik, nasze skiny czy nawet przez SMS-a. Używając naszego kodu PIKI dostaniecie 2,50 i 10% bonusu do ładowania. Pamiętajcie, że strona przeznaczona jest tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Zapraszamy do wypróbowania CSGO Skins. Gracze ponownie muszą odwalać całą robotę za Valve. Pewnie znacie błąd ze słyszalnymi krokami w wodzie w momencie, kiedy shiftujemy. Było to praktycznie od samego początku Counter-Strike'a 2 i Valve do dziś tego nie naprawiło. Choć powraca na to nadzieja dzięki użytkownikowi Pogu i reszty ekipy, którzy rozwiązują największe bolączki CS-a samodzielnie. Jak napisał Pogu na swoim Twitterze, zidentyfikowaliśmy kolejny błąd psujący rozgrywkę. Czasami można było znaleźć się w stanie, w którym przemieszczanie się w wodzie na shifcie nadal odtwarzało dźwięk kroków. Jak się okazuje, dzieje się tak za każdym razem, gdy nasz ragdoll spada do wody. Innymi słowy, musi zginąć na ziemi, a dopiero twój ragdoll, czyli ciało modelu agenta, musi wpaść do wody, aby ten błąd powstał. Warto zaznaczyć, że nie dzieje się tak, kiedy giniemy bezpośrednio w wodzie. Pogu w dalszej części tweeta wyjaśnił dokładne działanie tego błędu. Winowajcą jest efekt rozpryskiwania się wody do kilku kości ragdolla. W momencie, kiedy ten dotyka Funk Water, robi to poprzez odrodzenie jednostki Water Splasher, która nigdy nie jest usuwana. W uproszczeniu, kiedy się odradzamy, dalej mamy przy sobie wszystkie jednostki rozpryskujące wodę i za każdym razem, gdy tylko dotkną one wody, rozpryskują się, tworząc dźwięk. A te splasze nie dbają o to, czy chodzicie w nasz shifcie, czy też nie. Łapcie tutaj film od Gabe Followera, który idealnie pokazuje całe to działanie.
Ostatnio kilka gorzkich słów a propos CSA 2 i Valve dodał Nico, który nie kryje swojego rozczarowania. Jak stwierdził w rozmowie z Blastem, jestem dość rozczarowany rozwojem CSA. Smutne jest to, że wraz z nową grą zrobiliśmy krok wstecz zamiast dwóch do przodu. Minął już rok bez większych ulepszeń w rozgrywce, wciąż jest dużo błędów, anti-cheat kuleje itd. Im więcej takich wypowiedzi od profesjonalnych graczy, tym też może Valve wreszcie ruszy do pracy. Co ciekawe, wczoraj minęły 3 lata od ostatniej operacji w CSie o nazwie Riptide. Ludzie przestali mieć nadzieję, że dostaną więcej kontentu, który zawsze wraz z tymi operacjami był dodawany do gry. Zmieniamy temat. Ostatni youtuber Nartaut Here spróbował kursu od Simpla i szczerze jest gorzej niż sądzono. Z materiału można dowiedzieć, że nadal można kupić dostęp do kursu, mimo że jego zawartość jest niedostępna. Ponadto wiele osób, które ten kurs zakupiło, rzekomo nie mogą otrzymać zwrotu pieniędzy, ponieważ ich support nie funkcjonuje. Istnieje również możliwość, że ludzie zostaną obciążeni opłatą po roku od pierwszego zakupu, jeśli subskrypcja nie została anulowana. Tutaj jednak nie jest na 100% potwierdzona informacja. Discord z kursu Simpla jest zalewany wiadomościami od niezadowolonych osób, którzy nie dostają kompletnie żadnej pomocy i zwrotów, a dział supportu, cytując Nartaut Here, całkowicie się poddał. Astralis nagięło zasady, aby Kadian mógł zagrać z nimi na jesiennych finałach Blasta. Organizacja poprosiła o awaryjną zmianę, aby Kasper miał możliwość zagrać z zespołem. W końcu Kadian nie był zapisany do składu. Gracz musiał zostać wpisany z 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Blast zatwierdził ich zmianę, cytując, z powodu nagłego wypadku medycznego z jednym z graczy zespołu. Nie podano jednak żadnych szczegółów. Bro, który ustąpił miejsca Kadianowi, nie miał jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Warto pamiętać, że awaryjne zastępstwo działa z takich powodów jak choroba, kontuzja czy zakłócenia w podróży. Blast wszystkie przypadki traktuje indywidualnie. Agent gracza Bro publicznie przekazał, że zawodnik nie ma żadnych problemów ze zdrowiem i jest gotowy do gry. HalTV zapytało, czy Astralis dostarczyło dowody na poparcie swojego twierdzenia o wypadku medycznym. Blast stwierdził, że orzeczenie o zastępstwie medycznym zastosowane przez Astralis jest zgodne z poprzednimi wydarzeniami. Będą nadal monitorować zasady po każdym wydarzeniu. Pytając o to raz jeszcze, Blast stwierdził, że nie mogą nic ujawnić, bo przestrzegają zasady poufności. HalTV zaznacza, że brak przejrzystości w tym procesie jest niepokojący, ponieważ otwiera drzwi do zakulisowych transakcji w stylu obejścia zasad turnieju. No i na koniec poznaliśmy uczestników 13 serii drugiego sezonu CCT w fazie grupowej. Z polskich formacji wystąpi tam Permitta. Do tego z polskich akcentów zobaczymy Endpoint z CJ-em oraz Talon z MHL-em na pokładzie. Z zaproszeń zrobił się duży szum ze względu na obecność składu od OnePixela Drillas, którzy zagrają na azjatyckim RMR-ze. Kilka źródeł donosi, że organizacja Blitz szykuje nową formację do Counter-Strike'a 2. Chcą postawić na własną akademię i są zainteresowani graczami z regionu CIS. Warto zaznaczyć, że wciąż mają spory bałagan w głównym składzie i część społeczności twierdzi, że oni po prostu lubią wyrzucać pieniądze w błoto. Pojawiają się informacje, że organizacja Fnatic wyrzuciła Afro, czyli ich obecnego snajpera z drużyny, na prac.com. A to, jak wiecie, często oznaczało, że jesteśmy blisko zmiany w składzie. Od dłuższego już czasu mówiło się, że Afro gra poniżej oczekiwań i też sporo rzeczy wskazuje na potencjalną roszadę. Legenda sceny Counter-Strike'a Zeus powraca na profesjonalną scenę CS-a, oczywiście już nie w roli zawodnika, a jako trener dla formacji Sky Fury. Jest to nowa ukraińska organizacja, która podpisała byłych graczy Rosomaha. Ostatni raz Zeus działał przy okazji reaktywacji organizacji Pro 100, gdzie ostatecznie projekt został rozwiązany w 2020 roku. Od tamtego momentu Ukrainiec nie był bezpośrednio związany z żadnym składem. Dwa dni temu oficjalnie tylko stał się wolnym agentem do wzięcia zupełnie za darmo. Jak stwierdził, zamierzam aktywnie rozważać swoje opcje na sezon 2025 i Majora w Austin. No i na koniec bardziej jako taka ciekawostka, Nemiga dopiero dwa dni temu oficjalnie przedstawiła ich skład Akademii. Ten sam, który kilka dni temu pozbawił Emeritus Banditos nadziei na dalszą walkę o przyszły sezon SA Advanced. O 19 będą walczyć z Partizan właśnie o wcześniej wspomnianą Ligę Advanced. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślić swoją akcję do naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na CSGO Skins, tym samym wspierajcie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.